W związku z wydarzeniami dzisiejszymi w Łucku pan prezydent Duda rozmawiał z panem prezydentem Poroszenko telefonicznie. Pan prezydent Poroszenko poinformował o trzech krokach, które podjął w sprawie ochrony i bezpieczeństwa polskich placówek i tego incydentu. Po pierwsze, nakazał powołanie specjalnej grupy dochodzeniowo-śledczej, która ma wyjaśnić przyczyny tego i przebieg tego zdarzenia. I ta grupa zaczęła już pracować, pierwsze efekty są już osiągnięte i będzie o tym na bieżąco informowany polski ambasador w Kijowie. Po drugie, aby zapewnić także transparentność i przejrzystość i skuteczność tego procesu badania przyczyn i przebiegu tego wydarzenia, pan prezydent Poroszenko wyraził gotowość udziału także w tej grupie polskich specjalistów i to zaproszenie dla polskich specjalistów do udziału w dochodzeniu w sprawie wydarzeń w Łucku jest otwarte i to będzie teraz przedmiotem działań polskiego rządu, żeby to zaproszenie zrealizować, żeby polscy specjaliści także brali udział w dochodzeniu do przyczyn i przebiegu tego wydarzenia. Po trzecie, że prezydent Poroszenko nakazał wzmocnienie ochrony polskich placówek dyplomatycznych oraz miejsc pamięci polskich, wszystkich tych miejsc, które mogą stać się obiektami kolejnych tego typu prowokacji na terytorium Ukrainy. Ta ochrona ma być już wzmocniona natychmiast i mamy nadzieję, że to się zrealizuje i się już realizuje na terenie Ukrainy. Poroszenko także zadeklarował panu prezydentowi Dudzie, że już w przyszłym tygodniu będzie ponownie dzwonił w tej sprawie do pana prezydenta i poinformuje o kolejnych etapach tego śledztwa, o postępach tego śledztwa i o całej sytuacji. Także panowie prezydenci będą w bieżącym kontakcie w tej sprawie i to jest rzecz, którą traktujemy priorytetowo. Pan prezydent Duda powiedział wyraźnie, że sprawę traktuje jako sprawę poważną, jako sytuację, która dowodzi pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa polskich placówek, polskich miejsc pamięci na Ukrainie względem tego, co do tej pory miało miejsce, że jest to sytuacja poważna i oczekuje od strony ukraińskiej kroków zdecydowanych, oczekuje skuteczności w tej sprawie, oczekuje także tego, żeby strona ukraińska zrobiła wszystko, żeby tego typu wydarzenia już nigdy nie miały miejsca, bo atak na placówkę dyplomatyczną każdego państwa, w tym przypadku mówimy o ataku na polską placówkę dyplomatyczną, to w bardzo wrażliwym regionie Ukrainy jest rzeczą, którą należy traktować z najwyższą powagą i z najwyższą stanowczością, dlatego że sytuacja, jak powiedziałem, jest niepokojąca, wielce niepokojąca i pan prezydent oczekuje w tym względzie tutaj reakcji zdecydowanych. Pan prezydent Poroszenko o takiej reakcji zapewnił i ten kontakt między prezydentami w tej sprawie będzie kontynuowany i jednocześnie powtarzamy, że rzeczywiście także ten sprawa bezpieczeństwa polskich placówek i miejsc pamięci będzie jednym z głównych tematów rozmów Komitetu Konsultacyjnego polsko-ukraińskiego prezydenckiego, który odbędzie się 11 kwietnia w Kijowie. Ja jestem współprzewodniczącym ze strony ukraińskiej, mój odpowiednik. Spotykamy się 11 kwietnia w Kijowie i poza wszystkimi tymi tematami, które do tej pory mieliśmy tam poruszać, poruszymy kwestię właśnie owego bezpieczeństwa polskich miejsc pamięci, polskich placówek dyplomatycznych. Mam nadzieję, że do tej pory, do 11 kwietnia, tutaj będzie strona ukraińska mogła nam pokazać efekty końcowe, ostateczne tego śledztwa, które wyjaśnią przebieg przyczyny i wszystkich winnych tego zdarzenia będą wskazani, a następnie zatrzymani i odpowiednio ukarani, bo jak powiedziałem, sytuacja jest nadzwyczajna i bardzo poważna. Zwłaszcza teraz, kiedy te deklaracje ze strony pana prezydenta Poroszenki padły o także polskim udziale w tym śledztwie i potrzebie współpracy, ja nie chcę ferować wyroków, dlatego że pozwólmy śledczym dokonać ich działań. Ważne jest to, że rzeczywiście tego typu wydarzenia godzą w dobre relacje polsko-ukraińskie i narażają je na szwank. I teraz każdy może zapytać zgodnie z jedną z maksym rzymskich, cui bono. Kto korzysta na pogorszeniu, na takim elemencie napięcia w relacjach polsko-ukraińskich? Kto chce zniszczyć tą dobrą atmosferę? I na to pytanie odpowiedź jest pewnie dla wszystkich jasna, ale to nie oznacza, że oferujemy wyroki w tej sprawie.